Wiktoria Gąsior dała się poznać publice za sprawą programu Hotel Paradise. Niestety kobieta pewnie niezbyt przyjemnie będzie wspominać udział w randkowym show. Od samego początku inni uczestnicy byli dla niej, nie mieli ile się do niej odzywali. Koleżanki z formatu próbowały nią manipulować i starały się, aby jak najszybciej odeszła. Podłe zachowanie nie spodobało się widzom, którzy murem stanęli za Wiktorią. Niestety ekipa programu wcale nie starała się pomóc zgnębionej dziewczynie, a sama prowadząca, Klaudia Eldursi, udawała, że nie widzi problemu. Reklama w niedawno opublikowanych nagraniach Gąsior opowiada o traumie, z jaką musi się zmagać po programie. Najwidoczniej celebrytka nadal przeżywa to, jak ją traktowano. Kobieta podkreśliła, że zabolało ją podejście produkcji do całej sytuacji. Okazało się, że na początku oferowali jej pomoc psychologa, nigdy jednak nie wywiązali się z obietnicy. Celebrytka przyznała, że przez udział w formacie miała załamanie nerwowe. Niestety produkcja programu nie stanęła na wysokości zadania i nie wsparła Wiktorii, która bardzo potrzebowała pomocy. Uważacie, że osoby zaangażowane w realizację formatu powinny ponieść odpowiedzialność za to, co się działo w show? Zobaczcie również, Hotel Paradise 4, skandal z Wiktorią wstrząsnął widzami. TVN wydało oświadczenie. Hotel Paradise 4, Darek pożegnał się z programem po rajskim rozdaniu. Burza w hotelu Julia Dygowska wróciła do Polski. Pławi się w luksusach. Więcej newsów o gwiazdach, ekskluzywne materiały wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym Instagramie pomponik.pl.